Poranek w domu Agnieszki i Adama był pełen harmonii. Słońce powoli wschodziło, rzucając ciepłe promienie na zasłony w ich przytulnym mieszkaniu. Kuchnia paczniała kawą i świeżo upieczonym chlebem, a zegar na ścianie wybijał 7. Agnieszka wciąż była w piżamie, z włosami upiętymi w niedbały kok, ale jej uśmiech rozjaśniał cały poranek. Adam, kawa gotowa! Zawołała z kuchni, nalewając aromatyczny napój do 2 filiżanek. Adam wszedł do kuchni z lekko rozczochranymi włosami, ziewając i przecierając oczy. Miał na sobie ulubione spodnie dresowe i t-shirt, który nosił od lat. Pachnie nieziemsko. Pocałował ją w policzek i sięgnął po filiżankę. Siedli razem przy stole, na którym czekały już tosty z masłem, dżemem truskawkowym i kawałki sera. To był ich codzienny rytuał, spokojny początek dnia, zanim świat zewnętrzny wciągnął ich w wir obowiązków. Kochanie, pamiętasz, że dzisiaj po południu musimy pojechać do rodziców na obiad? Mama przypomniała mi wczoraj, że mamy już miesiąc opóźnienia, powiedział Adam, upijając łyk kawy. Pamiętam, pamiętam. Ale musisz mi obiecać, że tym razem nie zostaniemy do późna. Mam jeszcze do sprawdzenia kilkanaście prac z literatury, odpowiedziała Agnieszka z uśmiechem. Adam uniósł brwi, udając oburzenie. Jak to? Nie chcesz spędzić całego wieczoru na słuchaniu, jak tata opowiada o swoich ulubionych szachowych strategiach? Agnieszka wybuchła śmiechem. Jeśli przyniesie swoją szachownicę, wyjdę tylnymi drzwiami. Śmiech wypełnił kuchnię, a atmosfera była lekka i pełna ciepła. Po śniadaniu każde ruszyło do swoich obowiązków. Agnieszka ubrała się w klasyczną białą bluzkę i granatową spódnicę, strój idealny na kolejny dzień w szkole. Uczyła języka polskiego, a jej uczniowie uwielbiali jej lekcje. Miała talent do opowiadania historii, który sprawiał, że nawet najmniej zainteresowani uczniowie słuchali jej z uwagą. Adam tymczasem spędzał większość dnia na budowach. Jego firma budowlana rozwijała się dynamicznie, a on często mówił, że to dzięki wsparciu Agnieszki, która zawsze wierzyła w jego plany. Wieczorem, gdy wrócili do domu, zjedli wspólnie prostą kolację, pieczone warzywa i grillowaną rybę. Adam opowiadał o nowym projekcie, a Agnieszka dzieliła się zabawnymi historiami z klasy. Wyobraź sobie, jeden z moich uczniów, Bartek, napisał wypracowanie o tym, jak jego pies został bohaterem, bo uratował skarpetki przed pralką, powiedziała, śmiejąc się. To musiała być epicka bitwa, zażartował Adam. Gdy wieczór zbliżał się ku końcowi, usiedli razem na kanapie. Adam objął Agnieszkę ramieniem, a ona wtuliła się w niego z książką w ręku. Spokój, ciepło i miłość, to wszystko wydawało się wieczne. Pewnego dnia Adam wrócił do domu wcześniej, co samo w sobie było nietypowe. Zwykle jego dni były długie i pełne spotkań. Agnieszka właśnie wycierała naczynia w kuchni, gdy usłyszała dźwięk otwierających się drzwi. Adam? Zapytała, wychylając się zza framugi. Mam coś dla ciebie. Zawołał, trzymając za plecami bukiet róż. Agnieszka podeszła bliżej, patrząc na niego z niedowierzaniem. Kwiaty? Co się stało? Zapytała, unosząc brew. Po prostu chciałem, żebyś się uśmiechnęła. Wręczył jej bukiet, a ona poczuła delikatny zapach róż. Dziękuję. Są piękne. Pocałowała go w policzek, czując wdzięczność za tę małą niespodziankę. Wieczór spędzili w wyjątkowej atmosferze. Adam przygotował kolację spaghetti carbonara, które zawsze wychodziło mu idealnie. Otworzyli butelkę wina i rozmawiali o swoich planach na lato. Myślisz, że uda nam się zarezerwować ten domek nad jeziorem? Zapytała Agnieszka, mieszając wino w kieliszku. Już to zrobiłem. W lipcu będziemy mieli cały tydzień tylko dla siebie. Kajaki, ogniska, no i żadnych telefonów, odpowiedział z uśmiechem. To był wieczór pełen ciepła i bliskości. Jednak gdzieś w głowie Agnieszki zaczęły pojawiać się pytania. Adam, choć czuły i uroczy, wydawał się trochę zbyt idealny. Czy coś ukrywał? Czy ta niespodziewana uwaga była próbą odwrócenia jej uwagi od czegoś innego? Nie chciała jednak psuć nastroju. Postanowiła cieszyć się chwilą i nie drążyć tematu. Następnego dnia wszystko miało wyglądać tak samo idealnie. Kolejne dni w domu Agnieszki i Adama mijały w harmonii, ale Agnieszka zaczęła zauważać subtelne zmiany w zachowaniu męża. Były to drobnostki, telefon odkładany ekranem do dołu,
powiadomienia, które nagle przestawały się pojawiać, oraz częstsze niż zwykle wyjścia do pracy w weekendy. Kochanie, znowu musisz jechać na budowę w sobotę? Zapytała pewnego ranka, nalewając sobie kawy. Adam podrapał się po karku, unikając jej spojrzenia. Tak, mamy opóźnienia z projektem. Klient się niecierpliwi, a ja nie chcę stracić kontraktu, wyjaśnił, zakładając marynarkę. Agnieszka skinęła głową, ale w środku czuła, że coś jest nie tak. Adam zawsze był zaangażowany w pracę, ale teraz wyglądało to inaczej. Bywały dni, gdy wracał późno, tłumacząc się spotkaniami, które rzekomo miały miejsce poza miastem. Wieczorem, gdy Adam spał, Agnieszka postanowiła zaryzykować. Sięgnęła po jego telefon leżący na stoliku nocnym. Ekran był zablokowany, a Adam zmienił hasło. Serce jej zadrżało, to było coś, czego nigdy wcześniej nie robił. Zawsze dzielili się wszystkim i nigdy nie było między nimi tajemnic. Odstawiła telefon, próbując uspokoić drżące dłonie. Może tylko sobie coś wmawiam, pomyślała, choć uczucie niepokoju nie dawało jej spokoju. Następnego dnia podczas obiadu spróbowała z nim porozmawiać. Adam, ostatnio wydajesz się trochę nieobecny. Czy coś się dzieje? Może za dużo pracujesz? Zapytała spokojnym tonem, patrząc na niego uważnie. Adam podniósł wzrok znad talerza. Nie, wszystko w porządku. Po prostu jestem zmęczony, odpowiedział szybko, zbyt szybko. Agnieszka uśmiechnęła się delikatnie, ale w głowie jej myśli zaczęły układać się w niepokojący obraz. Coś było nie tak, a ona musiała się dowiedzieć, co. Wieczorem, gdy Adam zasnął, Agnieszka zaczęła analizować ostatnie tygodnie. Przeglądając swoje wspomnienia, przypomniała sobie, że kilka razy dzwonił do niego numer, który Adam opisywał jako kolega z pracy. Agnieszka znała większość współpracowników Adama, ale tego imienia nigdy wcześniej nie słyszała. Zdecydowała się sprawdzić swoją intuicję. Następnego dnia, gdy Adam wyjechał rzekomo na budowę, Agnieszka postanowiła skontaktować się z jednym z jego kolegów, Tomkiem, którego znała od lat. Cześć, Tomku, przepraszam, że zawracam ci głowę. Mam pytanie, zaczęła, starając się, by jej głos brzmiał naturalnie. Adam wspominał, że pracujecie nad jakimś dużym projektem. Czy jesteście dzisiaj na budowie? Tomek zamilkł na chwilę, jakby był zaskoczony pytaniem. Na budowie? Nie, dzisiaj wszyscy mamy wolne. O co chodzi? Zapytał. Agnieszka poczuła, jak jej serce zaczyna bić mocniej. Nie, nic ważnego. Chciałam tylko wiedzieć, czy wszystko u was w porządku, odpowiedziała, starając się ukryć drżenie w głosie. Po rozmowie z Tomkiem Agnieszka poczuła, jak ziemia usuwa się spod jej stóp. Adam skłamał. Gdzie więc naprawdę był? Postanowiła go sprawdzić. Nie miała jeszcze planu, ale wiedziała, że musi poznać prawdę. Wieczorem, kiedy Adam wrócił, wydawał się w doskonałym humorze. Przyniósł jej ulubioną czekoladę i opowiadał, jak ciężko pracował cały dzień. Agnieszka słuchała go, udając, że wszystko jest w porządku, ale w środku czuła gniew i zawód. Tej nocy nie mogła spać. Obserwowała śpiącego Adama i zastanawiała się, jak długo był z nią nieszczery. Kolejne dni Agnieszka spędzała w nieustannym napięciu. Adam zachowywał się jak zawsze czuły, troskliwy, kochający. Jednak w jej głowie nieustannie pojawiały się pytania. Kiedy tylko Adam wychodził z domu, ogarniała ją nieodparta chęć zbadania sprawy do końca. Musiała dowiedzieć się, co naprawdę ukrywa jej mąż. W czwartek Adam oznajmił, że znowu musi wyjechać na budowę, tym razem na cały wieczór. Agnieszka zdołała zachować spokój, choć wewnątrz czuła wrzenie. Zostaniesz tam na długo? Zapytała, nalewając mu kawy. Tak, pewnie wrócę późno, więc nie czekaj na mnie. Może się nawet przedłużyć do północy, odpowiedział, odwracając wzrok. Jej serce zadrżało. To była jej szansa. Kiedy tylko Adam wyszedł, szybko chwyciła kluczyki do samochodu. Postanowiła pojechać na miejsce, które jej mąż rzekomo odwiedzał. Była gotowa dowiedzieć się prawdy, niezależnie od tego, co miało ją czekać. Gdy dotarła na plac budowy, została tam tylko pustą przestrzeń. Nikt nie pracował, a miejsce wydawało się całkowicie opuszczone. Rozglądając się, próbowała znaleźć jakikolwiek dowód, że Adam rzeczywiście tu był. Nic.
ani jednego śladu. Zawiedziona, ale bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, wróciła do domu. Tego wieczoru, przeszukując szufladę w biurku Adama, natknęła się na coś, co wzbudziło jej niepokój: rachunek z drogiej restauracji, datowany na zeszły tydzień, kiedy Adam również opracował na budowie. Kwota była znaczna, a na rachunku widniały dwa zestawy dań. Agnieszka poczuła ukłucie w sercu. Adam nigdy nie wspominał o żadnym spotkaniu biznesowym w tamtym czasie. Kim jesteś, Adamie? Wyszeptała do siebie, zamykając szufladę. Wiedziała, że jest coraz bliżej odpowiedzi. Musiała tylko poczekać na odpowiedni moment. Kilka dni później Agnieszka postanowiła zrobić coś, co dotychczas wydawało się jej niewyobrażalne: wynajęła detektywa. Nie mogła już dłużej żyć w niepewności. Detektyw, pan Marek, był doświadczonym i dyskretnym specjalistą. Obiecał, że zajmie się sprawą i dostarczy jej wszelkich informacji w ciągu tygodnia. Czekanie było dla niej koszmarem. Każdy dzień wydawał się wiecznością, a każda chwila z Adamem przypominała balansowanie na cienkiej linie. Jej mąż był czuły jak zawsze, ale dla Agnieszki każde jego spojrzenie wydawało się pełne fałszu. W końcu nadszedł dzień, gdy detektyw zadzwonił. Pani Agnieszko, mam coś, co musi pani zobaczyć. Spotkajmy się dziś wieczorem, powiedział głosem, który brzmiał poważnie. Tego wieczoru, w małej kawiarni na obrzeżach miasta, Marek wręczył jej kopertę. W środku były zdjęcia. Na fotografiach widniał Adam, obejmujący młodą, atrakcyjną kobietę w eleganckiej restauracji. Na jednym z nich kobieta całowała go w policzek, a on wydawał się uśmiechać. Agnieszka poczuła, jak świat się wali. Przykro mi, pani Agnieszko, powiedział Marek, widząc jej reakcję. Wygląda na to, że spotyka się z tą kobietą regularnie. Dziękuję, odpowiedziała Agnieszka, ledwo powstrzymując łzy. Wracając do domu, czuła mieszankę gniewu, smutku i determinacji. Gdy tylko weszła do mieszkania, postanowiła działać. Nie miała zamiaru udawać, że nic się nie stało. Czekała na Adama z walizką spakowaną i przygotowanymi słowami, które miały zmienić ich życie na zawsze. Kiedy Adam wrócił, zastał ją w salonie, siedzącą na kanapie, z kopertą ze zdjęciami w ręce. Nie zdążył nawet zdjąć butów, gdy Agnieszka wstała i rzuciła zdjęcia na stół. Co to jest, Adam? Zapytała spokojnie, choć jej głos drżał od emocji. Adam spojrzał na zdjęcia i pobladł. Jego ręce zaczęły drżeć. To nie tak, jak myślisz, zaczął, ale Agnieszka uniosła rękę, przerywając mu. Nie. Żadnych wyjaśnień. Spakuj swoje rzeczy i wynoś się stąd. Już nigdy nie chcę cię widzieć, powiedziała zimnym tonem, wskazując na walizkę stojącą przy drzwiach. Adam próbował coś powiedzieć, ale widząc determinację w jej oczach, zrezygnował. Zabrał walizkę i wyszedł, zostawiając ją samą w ciszy, która wydawała się jak krzyk. Następnego ranka Agnieszka obudziła się z ciężkim sercem. Mieszkanie, które jeszcze wczoraj wydawało się pełne życia, teraz stało się puste i ciche. Próbowała znaleźć spokój w codziennych czynnościach: sprzątaniu, podlewaniu kwiatów, ale każda drobnostka przypominała jej o Adamie. Mimo wszystko czuła ulgę, że podjęła decyzję. Zdrada była czymś, czego nie mogła zignorować. Około południa, kiedy siedziała z kubkiem herbaty przy stole, jej telefon zaczął dzwonić. Na ekranie pojawił się nieznany numer. Z wahaniem odebrała. Halo? Powiedziała niepewnie. Po drugiej stronie panowała cisza przez kilka sekund, aż w końcu usłyszała znajomy głos, który sprawił, że jej serce zamarło. Agnieszko, to ja, Adam. Adam? Jej głos zadrżał. Dlaczego dzwonisz? Powiedziałam ci, żebyś się nie odzywał. Wiem, ale to ważne. Muszę z tobą porozmawiać. Proszę, wysłuchaj mnie, powiedział z desperacją w głosie. Agnieszka wzięła głęboki oddech, próbując uspokoić emocje. Nie mamy o czym rozmawiać, Adamie. Zniszczyłeś wszystko, powiedziała stanowczo. Wiem, że zawiniłem, ale to nie jest tak, jak myślisz. Musisz mi dać szansę, by to wyjaśnić, błagał. Wyjaśnić? Co tu jest do wyjaśnienia? Zdjęcia mówią same za siebie, odpowiedziała z gorzkim tonem. Adam zamilkł na chwilę, a potem dodał coś, co wprawiło ją w osłupienie. To, co widziałaś, było częścią czegoś większego.
Ktoś próbuje mnie w to wrobić. Agnieszka poczuła, jak jej gniew miesza się z dezorientacją. Wrobić? Adam, nie próbuj mnie okłamywać. Nie teraz. Jej głos był ostry, ale w środku zaczęła się zastanawiać, co dokładnie miał na myśli. Proszę, daj mi szansę. Spotkaj się ze mną dzisiaj. To naprawdę ważne, powiedział błagalnie. Agnieszka długo milczała, w końcu jednak odpowiedziała. Jedno spotkanie. Jeśli okaże się, że to kolejny twój wymysł, nie chcę cię więcej widzieć. Dziękuję. Spotkajmy się w parku przy stawie o 17, powiedział szybko, jakby bał się, że zmieni zdanie. Kiedy rozmowa się zakończyła, Agnieszka poczuła, jak w jej głowie rodzą się kolejne pytania. Czy Adam mówił prawdę, czy to tylko kolejna próba manipulacji? O 17 Agnieszka dotarła do parku. Adam czekał na nią przy ławce obok stawu. Wyglądał na zmęczonego i zestresowanego, co było do niego zupełnie niepodobne. Zazwyczaj emanował pewnością siebie, ale teraz wydawał się wrakiem człowieka. Dziękuję, że przyszłaś, powiedział, gdy podeszła bliżej. Masz 5 minut. Wyjaśnij, o co chodzi, powiedziała stanowczo, krzyżując ramiona na piersi. Adam odetchnął głęboko, a potem zaczął mówić. Ta kobieta ze zdjęć to klientka. Poznałem ją kilka miesięcy temu, kiedy zleciła naszej firmie remont mieszkania. Była bardzo miła, może nawet zbyt miła. Nie zwracałem na to uwagi, bo zawsze skupiam się na pracy. Ale pewnego dnia zaprosiła mnie na kolację, mówiąc, że chce omówić szczegóły projektu. Nie widziałem w tym nic złego. Jednak potem zaczęła się zachowywać dziwnie. Robiła zdjęcia, wysyłała mi wiadomości, a nawet próbowała mnie całować. Agnieszka słuchała go z niedowierzaniem. Adam, to brzmi jak tani scenariusz filmowy. Jeśli to prawda, dlaczego mi o tym nie powiedziałeś wcześniej? Zapytała ostro. Bo myślałem, że to się skończy. Nie chciałem cię martwić, odpowiedział, spuszczając wzrok. A zdjęcia? Kto je zrobił? Agnieszka wpatrywała się w niego, próbując odczytać, czy kłamie. Tego właśnie nie wiem. Ale ostatnio zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Ktoś wysyła mi anonimowe wiadomości, grożąc, że zniszczy moje życie. Myślę, że to wszystko jest powiązane, powiedział z desperacją. Agnieszka czuła się, jakby była w środku kryminału. Czy Adam mówił prawdę, czy próbował ratować swoją skórę? Z jednej strony chciała mu wierzyć, z drugiej wspomnienie zdjęć było zbyt bolesne. Masz jakiekolwiek dowody na to, co mówisz? Zapytała. Adam wyjął telefon i pokazał jej wiadomości od anonimowego numeru. Były pełne gróźb i oskarżeń. Jedna z nich brzmiała, jeśli myślisz, że możesz mnie ignorować, zniszczę cię. Twoja żona pozna prawdę. Agnieszka poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. To wygląda poważnie, powiedziała, próbując zebrać myśli. Proszę, Agnieszko, daj mi czas, żeby to wyjaśnić. Pomóż mi. Nie chcę cię stracić, powiedział z desperacją w głosie. Agnieszka długo milczała, w końcu jednak skinęła głową. Dobrze. Ale jeśli odkryję, że kłamiesz, to będzie koniec. Rozumiesz? Powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Adam skinął głową. Dziękuję. Nie zawiodę cię. Po spotkaniu w parku Agnieszka nie mogła przestać myśleć o tym, co opowiedział Adam. Jego historia wydawała się zbyt dramatyczna, by była prawdziwa, ale jednocześnie wiadomości na jego telefonie były niepodważalnym dowodem, że coś dziwnego działo się wokół niego. Wieczorem, siedząc przy kuchennym stole, zaczęła analizować sytuację. Kim jest ta kobieta? Dlaczego miałaby niszczyć nasze życie? Czy to możliwe, że Adam mówi prawdę? Pytania kotłowały się w jej głowie. Po chwili sięgnęła po telefon i zdecydowała się skontaktować z detektywem Markiem, który wcześniej dostarczył jej zdjęcia. Panie Marku, chciałabym, żeby pan jeszcze raz przyjrzał się tej sprawie. Adam twierdzi, że jest niewinny i ktoś próbuje go wrobić, powiedziała, starając się brzmieć spokojnie. Marek zgodził się bez wahania. Obiecał, że przyjrzy się sprawie dokładniej i sprawdzi, kim była kobieta ze zdjęć. Tymczasem Adam również postanowił działać. W weekend zaprosił Agnieszkę na spacer, twierdząc, że chce pokazać jej coś, co może rzucić światło na całą sytuację.
Zgodnie z jego słowami, kobieta, która pojawiła się na zdjęciach, mieszkała w eleganckim apartamentowcu w centrum miasta. To tutaj, powiedział Adam, zatrzymując się przed budynkiem. I co teraz? Masz zamiar zapukać do jej drzwi? Zapytała Agnieszka sceptycznie. Nie. Chcę tylko pokazać ci, że nie ukrywam prawdy. Chodź, usiądziemy w kawiarni obok i będziemy obserwować. Może uda się coś zauważyć, powiedział. Zajęli miejsca przy stoliku na zewnątrz. Adam wydawał się spięty, co tylko potęgowało niepokój Agnieszki. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania zobaczyli kobietę ze zdjęć wychodzącą z budynku. Rozmawiała z wysokim mężczyzną w garniturze, który trzymał w rękach teczkę. To ona, wyszeptał Adam. Ale nie znam tego faceta. Agnieszka spojrzała na kobietę, która wyglądała na pewną siebie i swobodną. Miała na sobie elegancki płaszcz, a jej gesty wskazywały na zażyłość z mężczyzną obok. Myślisz, że on może być zamieszany? Zapytała cicho. Nie wiem. Ale coś mi tu nie pasuje. Adam zmarszczył brwi. Zdecydowali, że to wystarczy na dzisiaj. Wracając do domu, Agnieszka nie mogła pozbyć się wrażenia, że ta historia jest znacznie bardziej skomplikowana, niż się wydawało. Dwa dni później Marek zadzwonił z wiadomościami. Pani Agnieszko, mam coś, co może panią zainteresować. Może się pani spotkać dzisiaj wieczorem? Zapytał. Oczywiście. Proszę powiedzieć, co pan odkrył, odpowiedziała z bijącym sercem. Wieczorem spotkali się w biurze Marka. Na stole leżały zdjęcia i dokumenty, które wyglądały na kopie umów i korespondencji. Ta kobieta to Karolina S., znana z udziału w kilku skandalach związanych z próbami szantażu. Wynajmuje mieszkanie w apartamentowcu, ale jest zadłużona. Co ciekawe, mężczyzna, którego pani widziała z nią ostatnio, to prawnik, który specjalizuje się w obronie w sprawach karnych, wyjaśnił Marek. Agnieszka była oszołomiona. Dlaczego miałaby wplątać w to Adama? Zapytała. Możliwe, że liczyła na pieniądze. Często ofiary takich manipulacji nawet nie zdają sobie sprawy, jak szybko zostają wciągnięte w pułapkę. Znalazłem też kilka fałszywych kont na mediach społecznościowych, z których wysyłane były groźby. Wszystko wskazuje na to, że ktoś próbował go zastraszyć, dodał Marek. Agnieszka poczuła mieszankę ulgi i wstydu. Czy to możliwe, że tak bardzo się myliła co do Adama? Wracając do domu, czuła, że musi z nim porozmawiać. Kiedy Adam wrócił z pracy, Agnieszka zaprosiła go do salonu. Musimy porozmawiać, powiedziała, wręczając mu dokumenty od Marka. Adam wziął je do ręki i zaczął czytać. Jego twarz wyrażała ulgę, ale i gniew. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Ale dlaczego mi nie zaufałaś? Zapytał, patrząc na nią z wyrzutem. Agnieszka spuściła wzrok. Bałam się, Adam. Bałam się, że to wszystko jest prawdą. Ale teraz wiem, że musimy działać razem, żeby to zakończyć, powiedziała cicho. Adam wstał i przytulił ją mocno. Nie pozwolę, żeby ktoś zniszczył nasze życie. Ale musimy to doprowadzić do końca, powiedział. Następnego dnia Adam i Agnieszka postanowili, że czas wziąć sprawy w swoje ręce. Detektyw Marek dostarczył im kolejne dowody rozmowy Karoliny z jej wspólnikiem, w których omawiali, jak zmanipulować Adama i uzyskać od niego pieniądze. Agnieszka była zdumiona, jak daleko ktoś był w stanie się posunąć, by zniszczyć ich życie. Musimy się z nią skonfrontować, powiedział Adam, patrząc na żonę. Nie mogę dłużej żyć w cieniu jej gruźb. Agnieszka spojrzała na niego z troską, ale i determinacją. Zgadzam się. Ale zrobimy to mądrze. Pójdziemy tam z Markiem. Nie ryzykujemy niczego bez odpowiedniego wsparcia, dodała. Wieczorem Marek dołączył do nich w ich domu, planując następny ruch. Postanowili spotkać się z Karoliną na neutralnym gruncie w restauracji, gdzie wcześniej widziano ją z Adamem. Marek miał towarzyszyć im dyskretnie, gotowy do interwencji, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli. Gdy Karolina przyszła na spotkanie, jej twarz zdradzała pewność siebie. Usiadła przy stole naprzeciw Adama i Agnieszki, zupełnie ignorując ich poważne miny. Adam, cieszę się, że chciałeś się spotkać. Nie sądziłam, że będziesz na tyle odważny, by spojrzeć mi w oczy, powiedziała, uśmiechając się drwiąco. Adam nie odpowiedział od razu.
Wziął głęboki oddech i wyciągnął kopię dowodów, które Marek dostarczył wcześniej. Wiem, co próbowałaś zrobić. Mam dowody na twoje manipulacje i szantaż. To koniec twojej gry, powiedział stanowczo. Karolina spojrzała na dokumenty, a jej uśmiech zniknął. Na chwilę straciła rezon, ale szybko odzyskała pewność siebie. Dowody? Jakie dowody? To tylko papierki, które niczego nie udowadniają, powiedziała chłodno. Marek, który do tej pory pozostawał w cieniu, podszedł do stołu. Karolino, mamy nie tylko dokumenty, ale i nagrania twoich rozmów z prawnikiem. Wiem, że twoja sytuacja finansowa jest tragiczna, a próba wrobienia Adama miała być twoim ratunkiem, powiedział spokojnie. Karolina zbladła. Jej oczy błądziły, szukając wyjścia z sytuacji. Nic nie możecie mi zrobić, powiedziała drżącym głosem. Nie macie prawa mnie oskarżać. Agnieszka wstała od stołu. Masz rację, nie możemy. Ale policja może. I jeśli natychmiast nie zakończysz tej farsy, to właśnie oni dostaną wszystkie dowody, powiedziała lodowatym tonem. Karolina zrozumiała, że przegrała. Wstała z miejsca, próbując zachować resztki godności. To nie koniec, rzuciła na odchodne, po czym zniknęła w tłumie. Adam i Agnieszka odecznęli z ulgą, a Marek uśmiechnął się do nich uspokajająco. Zrobiliście to dobrze. Jeśli jeszcze raz spróbuję was zaatakować, będziemy gotowi, powiedział. Kilka dni po konfrontacji życie Agnieszki i Adama zaczęło wracać do normy. Marek zgłosił całą sprawę na policję, a Karolina, mając świadomość, że jest na celowniku, zniknęła. Adam wreszcie mógł odetchnąć, a Agnieszka poczuła, że jej mąż mówił prawdę przez cały czas. Pewnego wieczoru usiedli razem na kanapie, popijając herbatę. Agnieszka spojrzała na Adama z lekkim uśmiechem. Myślałam, że już nigdy ci nie zaufam, powiedziała szczerze. Adam ujął jej rękę. Wiem, że zawiodłem, ukrywając to wszystko. Ale obiecuję, że od teraz zawsze będę mówił prawdę, bez względu na wszystko, odpowiedział, patrząc jej w oczy. Agnieszka poczuła, jak ciepło wypełnia jej serce. Były między nimi rysy, ale wspólne przejście przez tę próbę sprawiło, że byli silniejsi. Kilka miesięcy później, podczas spaceru po parku, zatrzymali się przy stawie, gdzie kiedyś odbyła się ich rozmowa pełna gniewu i nieufności. Teraz stali ramię w ramię, patrząc na spokojną taflę wody. Cieszę się, że nie poddałaś się, Agnieszko. Że walczyłaś o prawdę, powiedział Adam. Cieszę się, że miałam powód, by walczyć. Bo mimo wszystko zawsze cię kochałam, odpowiedziała. Ich historia nie była idealna, ale była prawdziwa. Oboje wiedzieli, że przed nimi jeszcze wiele wyzwań, ale byli gotowi stawić im czoła razem.